Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Stalkera. Jesteśmy już przy elektrowni atomowej, właściwie na terenie elektrowni atomowej. Gonimy Strewoka i chyba właśnie go zobaczyłem, o dziwo. Co jest trochę w ogóle dziwne, że my go gonimy, ale dobra. W każdym razie musimy się go pozbyć, musimy go przechwycić. Tylko że nie bardzo jest to możliwe w tym momencie. Dostaliśmy do dyspozycji broń energetyczną. Czy on to będzie wchodził? Czy możemy się przeteleportować do miejsca, gdzie my go będziemy lepiej widzieli, czy też nie? Widzę, że on będzie ganiał chyba z jednej strony na drugą, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale my nie mamy teleportu tutaj żadnego, żebyśmy mogli go dostrzec. Dobra, w takim razie on chyba tam będzie po prostu, chyba będzie się kręcił. Dobra, gonię. Czemu wam tak na nim zależy? To znaczy wiem, że on zakłócił zonę i tak dalej. Chciałbym, aczkolwiek jest to dosyć ciężkie do zrobienia. Zaraz nam się tutaj pojawią następni za plecami. Wiecie co, ja może przejdę tutaj? Może to będzie lepsze wyjście? Dobra, gdzie jest Strzelok? Więcej strzelania do Strzeloka. Strzelok ucieka, zrób coś. Co ja mam zrobić, człowieku? Mnie tutaj biją. Dobra, robimy to trochę inaczej. Aha, okej. Ewakuacja. Holy mother of God. Dobry? Jak zwykle, zapomniałem, że oni są pancerni. Naprawdę, to jest... Dobra. Biegiem. Nie powiodło się. No niestety. Przykro mi. Przepraszam. Pozwoliliśmy Strzelokowi uciec. Jest już w elektrowni. Nadchodzi emisja. Wszyscy wychodzą poza skalę. Wszyscy kryć się. Okej. Dobra. Dobra, rozumiem, że jesteśmy w takim miejscu, że musimy go po prostu... Musimy go ustrzelić. Dobra, to był kiepski strzał. Problem polega na tym, że my go stąd już nie ustrzelimy. I wiecie, na czym polega kolejny problem? Że prawdopodobnie nie przejdziemy w ten sposób gry. Nie jestem z tego dumny. Ale tak to mi wygląda w tym momencie, na ten moment, na ten czas. Gdzie on jest? Nie wiem, gdzie on jest. Ostatnio gdzieś tam biegł. Jest. Tutaj widać lekką aurę. No dobra, stąd go i tak nie ustrzelimy, więc nie mamy z najmniejszej szansy na to. Okej, tutaj jest, dobra. Chciałbym, ale skutecznie mi to przeszkadza wszystko. Całe środowisko, wszyscy żołnierze są tutaj przeciwko nam. No niestety. Więcej strzelania do Strzeloka. Gdyby nam się tylko pokazał, chyba się przeteleportował, co? Chyba tak, to my też się robimy. Robimy się, przeteleportowujemy się. Dobra. Zdejmij nogę z hamulca. Goń z tyłu. Niby jak. Dobra, szczerze to jest chyba jedno z najbardziej irytujących gier, w jakie kiedykolwiek grałem. Znaczy nie, bywały gorsze, ale... naprawdę. Dobra, nie będziemy się tutaj cyrtylić. Po prostu biegniemy. On gdzieś tam jest. Dobra, gdzie jesteś, Strzeloku? Gdzie jesteś? Gdzieś tam biegniesz, to na pewno. A teraz są kolesie za nami. Oni zaraz zaczną nam strzelać w plecy. A Strzelok jest gdzieś tam. Czy my go w ogóle mamy szansę jakoś ominąć? Dobry wieczór. Oho.
Dobra, wygląda to, że nawet nie mamy szans, żebyśmy cokolwiek tutaj mogli zrobić. Więcej strzelania do strzelania. Chciałbym, naprawdę, wierz mi, chciałbym, kolego. Ach, cholera jasna. On tu był. On tu chyba był. Poważnie. Nie, to nie on. Dobra, to byłeś ty. Nie zabijaj mnie, bo powiem mamie. Dobra, od razu przeładowanie. Gdzie on może być? Gdzie on może być? Myślicie, że gdzieś tam? Jest. Boże, on... Oby oni nas tutaj nie wyhaczyli, bo to będzie już tragedia. Cholero to jedna, no. Ja pierniczę. Strzałek. Jasny gwint. Chyba się nie uda. No chyba zdecydowanie nie. Dobra, gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś? Ochrona psioniczna Stryloka jest jeszcze trochę najemników, a całkiem zniknie. Dobra, 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 już prawie, prawie, prawie. Jasna cholera, skubaniec się dobrze chroni. Ochrona psioniczna Stryloka została wyłączona. Można go powstrzymać. Teraz poczekam i zobaczymy, co się stanie. Okej. Jak odczyty, aktywność anomalii opada. Jesus Christ, wybaczcie, że niewiele mówię, ale naprawdę jestem... Nie spodziewałem się czegoś takiego. Ja też. Ulera! Co tu się dzieje? Zona miała się uspokoić. Co się dzieje? Głowa mi zaraz pęknie. Jasny wieli. Okej. Wygląda na to, że to koniec. Wow, aż mi odebrało mowę, prawdę mówiąc. Zakończenie przyszło dosyć niespodziewanie. Co prawda, myślę, że wszyscy wiemy, co się stało potem ze Stryłokiem, z naszym głównym bohaterem. Natomiast zdecydowanie mogę teraz zrozumieć osoby, którym się nie podobała ta część, ponieważ faktycznie poza może takimi drobnymi elementami, jak ulepszanie ekwipunku, to poza nowymi obszarami, to mimo wszystko gdzieś tam, jeżeli chodzi o potencjał Stalkera, to był to faktycznie jakiś krok wstecz względem pierwszej części, czego nawet bym się nie spodziewał. Natomiast no, zabrakło, dla mnie osobiście zabrakło mutantów, zabrakło zwiedzania podziemi, zabrakło zwiedzania faktycznie jakiejś tam większej ilości ruin, większej ilości budynków. Faktycznie zabrakło tego, co tak naprawdę stanowi dla mnie osobiście serce klimatu Stalkera. Natomiast gra, no, poza tą końcówką, to naprawdę całkiem przyjemna. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, za to, że byliście. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze z kolejnymi seriami. Będzie jeszcze cień, Boże, Zew Prypeci, tak. Będzie oczywiście jeszcze Zew Prypeci obowiązkowo. Natomiast przed samym Zewem Prypeci będzie jeszcze inna gra, również w klimatach oczywiście postapokaliptycznych, jak to u mnie na kanale.
będzie również w klimatach takich rosyjskich, także myślę, że będą to klimaty bardzo zbliżone. Myślę, że to już całkiem niebawem, także mam nadzieję, że będziecie to również oglądali. No i nic, dziękuję Wam jeszcze raz najmocniej. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!